Analiza wymiarowa pozwala opisywać skomplikowane procesy fizyczne bez potrzeby stosowania praw fizyki i wykonywania obliczeń. W filmie zademonstruję, jak działa analiza wymiarowa na przykładzie implozji łodzi podwodnej. W szczególności oszacuję, jak długo trwa proces implozji. W filmie będę mówić o łodzi podwodnej, ale przedstawione rozważania mają zastosowanie do dowolnych zanurzalnych obiektów. Mamy łódź podwodną, która nagle ulega implozji, to znaczy łódź zapada się, i przestrzeń zajęta przez powietrze wypełnia się wodą. Pytanie, jak długo trwa ten proces? Zastanówmy się, od czego może zależeć czas implozji. Po pierwsze, jest dość jasne, że czas ten powinien zależeć od ciśnienia wody. Im głębiej jest łódź, tym większe jest ciśnienie wody, tym większe mamy siły i tym szybciej powinien zajść proces implozji. To jest na razie pewna intuicja i zobaczymy, czy to się potwierdzi. Ciśnienie mierzymy w Paskalach. Jeden Paskal oznacza, że siła o wartości 1 Newtona, Naciska na powierzchnię 1 metra kwadratowego. Newton to jest kilogram razy metr na sekundę do kwadratu, i ostatecznie pascal to jest kilogram podzielony przez metr razy sekundę do kwadratu. Od czego może jeszcze zależeć czas implozji? W trakcie implozji woda jest wprawiona w ruch i to jak szybko woda przyspiesza, zależy od jej bezwładności. Dlatego przypuszczamy, że gęstość wody ma znaczenie w tym problemie. Gęstość jest stosunkiem masy do objętości i jest mierzona w kilogramach na metr sześcienny. Jest jasne, że czas implozji powinien również zależeć od rozmiaru łodzi. Im większy jest promień cylindra, tym dłużej powinien trwać proces implozji. Promień mierzymy w metrach. Wydaje się, że to już są wszystkie wielkości, od których może zależeć czas implozji. Aby wyznaczyć ten czas, który oznaczam przez T, musimy tak pokombinować ściśnieniem, gęstością i rozmiarem łodzi, aby otrzymać coś, co ma wymiar czasu. Okazuje się, że to się da zrobić tylko w jeden sposób. Otrzymujemy, że czas implozji jest określony przez r razy pierwiastek z gęstości podzielony przez ciśnienie. Proszę zauważyć, że sekunda pojawia się tylko w ciśnieniu, a dokładnie sekunda do kwadratu, i dlatego musi być pierwiastek z 1 nadciśnienia. Tylko tak można dostać coś, co jest mierzone w sekundach. Zachęcam Państwa, aby podstawić jednostki ciśnienia, gęstości i rozmiaru i przekonać się, że dostajemy jednostkę czasu. Wzór ten ma sens. Tak jak się można było spodziewać, czas implozji rośnie z rozmiarem łodzi i maleje z rosnącym ciśnieniem wody. Jedna ważna uwaga. W tym wzorze mogłaby pojawić się jakaś liczba, np. 3 lub 1 druga. Analiza wymiarowa nie wprowadza tutaj ograniczeń. Nie ma jednak powodów, aby pojawiła się tutaj jakaś duża lub mała liczba, np. 100 czy 1 setna. Okazuje się, że w tego typu analizach liczby, które się pojawiają, są rzędu jedynki. Aby oszacować czas implozji, załóżmy, że liczba ta wynosi 1. Podstawmy teraz konkretne wartości. Jako promień weźmy 1 metr, to znaczy rozpatrujemy jakiś nieduży statek. Gęstość wody wynosi około 1000 kg na metr sześcienny. Załóżmy, że implozja zachodzi na głębokości 4 km, co daje ciśnienie około 400 atmosfer. Jedna atmosfera to jest około 100 tysięcy paskali i 400 atmosfer to jest około 40 milionów paskali. Podstawiając do wzoru otrzymujemy, że czas implozji wynosi 5 tysięcy sekundy, czyli 5 milisekund. Tej liczby nie należy traktować dosłownie. To jest oszacowanie rzędu wielkości i do tego właśnie służy analiza wymiarowa. Dokładne wyliczenie czasu implozji wymaga już skomplikowanych obliczeń w oparciu o prawa fizyki. W opisie załączam kilka dodatkowych komentarzy.